Tak jak obiecywałem, wracamy do tematu Arteona, dwulitrowego TSI. Zobaczcie, już powoli zaczynam go rozbierać. Mamy wyciek płynu, gdzieś od dołu, najprawdopodobniej spod pompy. Tak na 100% nie jestem pewny, ale najprawdopodobniej tak jest. Znaczy nie spod pompy, ale z krótca pompy, ale generalnie tego krótca nie znalazłem dostępnego. Na razie wyciągam wszystko. Zobaczcie, nowe auto 2019 rok. Żeby was nie skłamać, chyba 19. Chyba tak. I no takie numery, 74 tysiące przebiegu tak naprawdę. No to dobra, bierzemy się za robotę, żeby nie merudzić tam, ile by nie miał przebiegu zrobić trzeba. Jedziemy, ściągamy kolektor z sący, żeby było jakieś tu normalne dojście od dołu. Płyn chłodniczy już częściowo spuszczony. Tutaj już niektóre przewody, jak widzicie, zostały odczepione. Tutaj przeciągnięte, tutaj, tutaj. Filtr powietrza wyciągnąłem, żeby tutaj mieć trochę więcej miejsca. W tych modelach już jest tylko na takich gumeczkach, na takich stożkach, nie trzyma się na tutaj zazwyczaj w Passatach czy w innych tych, to był na śrubkę, na Torxa chyba 30. No i co, lecimy tutaj z tematem, tak? Tutaj mamy dość ciasno, wyciągnąłem jeszcze tutaj profil zaślepiający, taki jak tutaj widzicie, leży i tam jest reszta. Także no co, będę was informował na bieżąco. Teraz ściągam kolektor, wszystkie śrubki tu postaram się odkręcić, kilka tu czujników odpiąłem, wiązkę też, częściowo już przynajmniej. No i zaraz będę próbował jakoś to dojść do ładu z tym, żeby tutaj to zrobić. Dobra, mamy już trochę porozbierane. Cały kolektor stący wyrzucony, zobaczcie. Jest co robić, powiem wam trochę. Szczególnie tutaj się trzeba namęczyć z tymi wszystkimi rurkami, żeby tego nie połamać, ani nic tu nie porobić. Jest dużo, dużo ciaśniej niż w 1.8 turbo. Tych poprzednich, tych, tu mamy tą całą pompę. No i zaraz będę ją odkręcał, także no ciekawe, ciekawe jak to wszystko wyjdzie tutaj. Zobaczcie jak tu jest ciasno ze wszystkim. Także walczymy dalej, zobaczymy co się będzie działo. Zobaczcie, mamy pompę wyjętą. Podświetlę trochę. Dobra, zobaczcie jak to wygląda. Wszystko, kolektor sący, trzeba odkręcić filtrek oleju, bo przeszkadza, żeby wyciągnąć ten. Całe, wszystkie wiązki trzeba wypruć. Spójrzcie, tu wszystko trzeba będzie ładnie czyścić. Plus do tego paseczek, napęd zwałka balansującego. No i tak to wygląda. No i teraz trzeba będzie, ktoś będzie musiał to poskładać. Tutaj jest, są dwa krótce w głowicy, znaczy dwa otwory głowicy w osieniu głowicy w bloku, które doprowadzają wodę do tej pompy. Tutaj mamy ruchomy taki kruciec jeden, o tu. Zobaczcie, tu jest ruchomy kruciec do chłodniczki olejowej. I tak to wygląda. Także roboty sporo. Tutaj ciasno. Też zobaczcie tych węży, wszystkiego sobie podwiesiłem tutaj na lince, żeby to jakoś nie przeszkadzało. No jest tutaj tego trochę. Zobaczcie jak to wygląda, żeby się do tego dobrać. Najgorsze jest to, że to auto z 2019 czy 2020 roku. Ledwo po gwarancji, żeby takie cuda się działy, no to faktycznie trochę kicha. Volkswagen się tutaj nie popisał. Dlaczego to tak naprawdę zaczęło cię, ciężko powiedzieć, bo niby uszczelka nie była przycięta. Chyba, że po prostu plastik się odkształcił, a ciekło od tej strony. Od tej strony tutaj ciekło. Tu właśnie z tego krótce tutaj przy tym. Czemu to ciekło, nie wiem. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Myślałem, że może uszczelka. Jedyne co mi przychodzi do głowy, że tu po prostu plastik od temperatury się odkształcił i podcieka stąd. Bo innego wszystko było dokręcone, więc naprawdę nie bardzo wiem czegoś tutaj czepić. No nic, idę szukać takiej pompy całej, bo nie będę ryzykował, żeby szukać jakiegoś kawałka krótca czy czegoś. Idę tego szukać. Mam nadzieję, że będzie to jakoś dostępne. Wrócimy do tematu, jak będziemy oczywiście składali, jak będziemy mieli nową pompę. Zobaczcie, Arteon już powoli nabiera kolorów. Poskładany już jest kolektor, zaraz będę przykręcał. Także jesteśmy w trakcie. Zobaczcie, nowa pompa już jest. O, widać świeżą. Słuchajcie, Arteon nabiera kolorów. Spójrzcie. Już jest założony kolektor, znaczy no w sumie nie jest jeszcze założony, bo jest jeszcze nie skręcony, ale już powoli zaczynam go skręcać. Pompę założyłem, pasek nowy, bo był w komplecie z pompą. Pompa wygląda zamówiona, jedyna, która była w sumie dostępna, to Porsche Hunga. To mamy pompę starą, dokładnie takie same tutaj numery były, dokładnie identyczne na Porsche Hungu. Tutaj z tego krótca to wam już mówiłem, że z tego to najbardziej ciekło.
Arteon już pojechał, mamy go poskładanego, wszystko do kupy, ale chciałem sam dla siebie i dla Was też zrobić taką sekcję zwłok trochę tego samochodu, a właściwie tej pompy. Co tu jest takiego nadzwyczajnego, że to tyle kosztuje? Rozebrałem ją tak na wstępne części pierwsze, czyli pierwsza część to jest klasyczna pompa wody, która jest praktycznie tak jak przy rozrządzie, która jest napędzana paskiem z wałka balansującego. Tutaj mamy łopatki do chłodzenia tego wszystkiego. No, zwykła pompa. Nic tu specjalnego w niej nie ma. Kawałek aluminium. Dalej popatrząc, jak to odkręcamy sobie to stąd, spójrzcie. Mamy zwykłą przysłonę do pompowania cieczy w układ jej cyrkulacji. Tak naprawdę tutaj mamy, jeszcze nie wymyśliłem, do czego są te wszystkie sprężynki tutaj. Co one dokładnie, jakie one zadanie spełniają. Tutaj są jakieś zawory. Spojrzycie w środku. Takie są, jak gdyby, nie wiem, czy to będzie widać, o. Takie tulejki metalowe i one się ruszają. Także przypuszczam, że ta sprężyna powoduje to, że to odpycha tylko i zamyka albo otwiera. No ale dobra. To jest kruciec, z którego nam ciekło. To jest to. Tak to było. Plus uszczelka oczywiście. I dalej mamy silniczek elektryczny. Tą wtyczuszkę mamy tutaj od spodu, mamy płytkę. Tu mamy wtyczuszkę i to sobie steruje. A polega to tylko, słuchajcie, na tym, że poprzez czujnik temperatury samochód ma wiedzieć, czy ma otworzyć układ na duży obieg ma iść, czy nie. Zobaczcie, jak to prosto działa. Zwykły silniczek, taki dosłownie jak do zabawki. I w momencie, kiedy my kręcimy nim, a właściwie no silnik się kręci sam poprzez sterowanie, widzicie, co się dzieje? Przesłona się zamyka lub otwiera. Także taki to bajer i za ten bajer pewnie tyle się płaci. Także, o, widzicie, zaraz dojdziemy do końca i przesłona jest zamknięta. Tutaj też jest taka sprężynka, tylko że leży już, jest wyciągnięta, bo mi ona wypadła podczas demontażu. I przesłonę mamy w tej chwili do końca zamkniętą. Także tyle to kosztuje za taki bajer. Tutaj mamy jeszcze krucic taki ruchomy. On się rusza tak dookoła, można powiedzieć. Ma dwa o-ringi i on wchodzi w chłodniczkę oleju. No to jest, tak jak tutaj widzicie, to jest naprawdę prosty układ jak do, nie wiem, silniczka wycieraczek sprzed kilku lat. Także nic trudnego nie ma, no ale kosztuje swoje. Odlew dosyć, byśmy powiedzieli, no zaawansowany. Tutaj chyba nawet jeszcze się troszkę to rozbiera, tak, bo tu jest jeszcze wałeczek. Spójrzcie, jest tam wałeczek. I jeszcze coś tam w środku jest, ale tam to już nie powiem wam. Nie chcę już tego zniszczyć, bo tak naprawdę nie wiem, jak to jest wszystko tutaj składane. Czy to jest składane partiami, sklejane w jakiś sposób, no tego to już wam nie powiem, bo niestety nie wiem. Ale za takie pieniądze, taki bajerek, fajnie. I 70 tysięcy przebiegu. Zobaczymy, jak długo pojeździ na zamienniku, który ma dokładnie identyczne numery z Borsche-Hunga. Także, no, znaczy zamiennik. No właściwie Borsche-Hung, z tego co wiem, to też jest montowany na pierwszy montaż. Tylko nie jest logowany, jak gdyby. Jest inaczej troszeczkę logowany, nie? Bo tutaj na tej pompie mamy numery VW-a. Tu. Z logiem, a tam nie ma, tylko jest numer właśnie ten Borsche-Hunga. Ale te numery, które są tutaj, są dokładnie kropka w kropkę takie same. Także dzięki wam za oglądanie. Ciekawy przypadek mamy Arteona 2-litrowego TSI z taką oto usterką. No i sekcja zwłok na przyszłość, żeby każdy mógł wiedzieć, jak to w ogóle działa. I sam dla siebie zresztą też. Także trzymajcie się, pozdrowionka. Dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki. Do zobaczenia na następnym materiale.